Witam Was wszystkich. Nasz Pan jest dobry i ma dla nas dzisiaj dobre rzeczy. Abyśmy byli zbudowani, zachęceni i abyśmy wyszli z tego miejsca wyposażeni. Bo On nas chce wyposażać, abyśmy obfitowali, aby nasze życie się zmieniało. W Biblii czytamy o żywych kamieniach. I dzisiaj właśnie w tym temacie chciałbym rozważyć, co to znaczy być takim żywym kamieniem, gdzie po raz pierwszy to zostało powiedziane, kto jest takim pierwszym kamieniem. Otworzę Ewangelię Mateusza na rozdziale 16, to będzie taki główny tekst od 13 do 20 wiersza. To będzie główny fragment, który będziemy rozważać. 13 wiersz. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela, odpowiedzieli. Inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Może to ostatnie zdanie. Dlaczego Pan Jezus zabronił im mówić o tym, że jest Chrystusem? I to w wielu różnych miejscach Biblii o tym czytamy. Ja wam o tym mówię, ale wy teraz tego jeszcze nie przekazujcie dalej. Bo musiało się wypełnić to, do czego Pan Jezus był powołany. Aby oddać swoje życie na krzyżu. Aby zmartwychwstać. Aby moce piekła były pokonane. Aby jarzmo grzechu było złamane. I wtedy dopiero był moment, gdzie uczniowie, wspomożeni Duchem Świętym, który stąpił na Kościół, wtedy dopiero byli gotowi, aby to ogłosić, że On jest Chrystusem, że On jest tym, który przyszedł dla naszego zbawienia. A na ten czas, ilekroć takie miejsca będziemy widzieć, to nie obawiajmy się, że czemu tak dziwnie do nich mówi. Po prostu wszystko ma swoje miejsce i czas. Halleluja. Pan Jezus zadał uczniom pytanie. Umiejętne zadane pytanie potrafi dotknąć istoty zagadnienia. Potrafi nas zatrzymać i pobudzić do myślenia. Gdzie ja jestem? Co osiągnąłem? Co Bóg chce ode mnie? Czy jestem w dobrym miejscu, czy nie? Dobre pytanie wykonuje pracę. Ludzie na temat Boga mówią różne rzeczy. Szczególnie, gdy nie ma Bożego objawienia. Gdy obserwujemy całą historię Biblii, to ludzie zaczęli sobie Boga wyobrażać po swojemu i w efekcie całkowicie się od Niego odwrócili i odeszli. Zaczęli żyć tak, żeby wypaść jak najlepiej w swoich oczach, żeby się nie zmieniać, żeby się po swojemu usprawiedliwić. A w końcu doszło do tego, że świat, który widzimy wokół, jest w takim, a nie innym miejscu. Gdzie jest ciemność, gdzie jest grzech, gdzie są ludzie pokonani. Dlatego potrzebujemy Bożego objawienia. Jest napisane w Bożym Słowie, że gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Wszyscy ludzie, a szczególnie my, trwający w Panu, potrzebujemy ciągłego objawienia. Dlatego Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócić ludzi do społeczności z Ojcem. Aby nas wykupić, aby nas zbawić. I taka pierwsza objawiona prawda, którą Biblia nam przekazuje,
To jest to, gdy czytamy początek aktu stworzenia, to jest powiedziane, że stworzył nas na obraz swój i podobieństwo swoje. Stworzył nas i jesteśmy koroną Jego stworzenia. I to, co stworzył, powiedział, to było bardzo dobre. Stworzył człowieka, aby mieć z nim społeczność. I oto z Adamem w ogrodzie Eden przechodził się. Mieli społeczność ze sobą. I pierwsza prawda, która z tego płynie, że Bóg ukochał człowieka. Bóg kocha człowieka, Bóg kocha ciebie. Bóg kocha każdego człowieka. Nawet jeśli jest tam gdzieś jeszcze zagubiony, On go kocha i ma dla niego plan, aby go z powrotem do siebie przyprowadzić. To są Boże prawdy, które Jezus objawia, bo On przyszedł nas zbawić i On przyszedł, abyśmy na nowo mieli społeczność z Ojcem. I teraz przechodząc do tego tekstu, oto uczniowie usłyszeli pytania. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czyli dosłownie, za kogo ludzie uważają Pana Jezusa? I odpowiedzi były różne. Jedni mówią za Jana Chrzciciela. No bo Jan Chrzciciel głosił pamiętanie, żeby się do Boga nawrócić, aby zmienić swoje życie. Inni za Eliasza, bo Eliasz działał w mocy. Pan Jezus chodzi i też działa w mocy. Inni za Jeremiasza lub jakiegoś innego z proroków. Dlaczego takie porównanie, wyobrażenie ludzi? No bo tamci prorokowali o przyszłości. Pan Jezus mówi też prawdy objawione. Ogłaszali Bożą wolę, ostrzegali, jak żyć. Tak mówili ludzie, bo widzieli tylko pewne podobieństwa. On mi przypomina takiego chrzciciela Jana, takiego Eliasza. Tak mi przypomina. I co z tego? I czy tylko na tym ma się to zatrzymać? Nikt z nich, tych ludzi, nie rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Chrystusa, który ma przyjść, aby dokonać zbawienia. Bo duchowa zasłona była na umysłach ludzi. I dopiero w Chrystusie ta zasłona została przedarta, abyśmy mogli zobaczyć prawdę objawioną. Bo bez Bożego objawienia daleko nie zajdziemy. A raczej wcześniej czy później się pogubimy. A diabeł zrobił wszystko, abyśmy nie poznali Jezusa. Abyśmy Go nie poznali jako Syna Bożego. Abyśmy Go nie poznali jako Tego, który objawia Ojca. Abyśmy mieli tylko takie przypuszczenia. Przypominam tamtego czy owego. Ale gdy przychodzi Boże objawienie, to dociera do nas, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z Synem żywego Boga. Łatwiej jest powiedzieć, co inni mówią o Jezusie. A gdy pytanie dotyka nas bezpośrednio i drugie pytanie, jakie uzyskali. A według was, kim jestem? Odbierzmy to tak bardziej osobiście dla siebie. A według ciebie, kim jestem? Pyta Pan Jezus. I w swoich umysłach przetwarzamy to pytanie. Kim jest dla mnie Pan Jezus? Muszę sobie to na to odpowiedzieć. Kim On dla mnie jest dzisiaj? Jak ja Go widzę? Jak Go rozumiem? Co On dla mnie zrobił i co On dalej czyni? Piotr odpowiada. Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Piękna odpowiedź. I Pan Jezus odpowiada mu. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Tak w pierwszym odruchu to by się wydawało, że no pewnie Piotr był takim uważnym słuchaczem, słuchał tego wszystkiego, co Pan Jezus naucza i tak to sobie wszystko pozbierał i dał prawidłową odpowiedź, taką na piąteczkę. Ale Pan Jezus mówi, to nie jest tak, że ty tak po ludzku to odbierasz, tak jakby ci człowiek powiedział. Ale ponieważ to sam Ojciec to objawił w twoim umyśle, w twoim sercu. Dlatego to wypowiedziałeś. Jaką Bożą prawdę.
sednem dla nas, każdego z nas jest, abyśmy jak Piotr mogli takie objawienie odbierać w różnych sytuacjach życia, w jakich jesteśmy. Nie jako zwykłą ludzką wiedzę, jakąś teorię, którą dzisiaj rozumiemy, a jutro zapomnimy. A jak ktoś nas zapyta, a co było na kazaniu? No wiesz co, nie pamiętam. Ale gdy przychodzi Boże objawienie, to wchodzi głęboko do serca. I ty to nabożeństwo do końca życia będziesz pamiętał. Bo będziesz wiedział, że to Bóg, sam Bóg dotknął się tam głęboko. I to cię poruszyło i że w nowy sposób na wszystko spojrzałeś. To jest Boże objawienie i my tego potrzebujemy, aby tak Boga odbierać. Wtedy odbieramy, że Jezus przyszedł dla mnie, abym był wolny, aby mnie wyrwać z ciemności, abym miał pokój, abym miał społeczność z Ojcem, abym ten problem, w którym jestem, abym przezwyciężył. To jest Boże objawienie, ta nadzieja i ta pewność. Gdy Bóg to objawia, wszystko inne wokół staje się nieistotne. Najważniejsze jest to, że jestem w Bogu. Zmieniają się priorytety, pasje, plany, jakie sobie byśmy wcześniej poukładali, bo jesteśmy dogłębnie poruszeni. Potrzebujemy dzisiaj i nie tylko dzisiaj Bożego dotknięcia, Bożego objawienia, aby to dotykało naszych serc. Aby to było żywe pomimo upływu lat. Bo ileś tam lat temu, 10, 20, 30, a może 40 temu oddałeś swoje życie Bogu. Ale na ile to jest żywe dzisiaj? Niech to będzie żywe każdego dnia. Na tym nabożeństwie niech to będzie żywe. Niech to sam Duch Święty wykonuje pracę dzisiaj w każdym z nas. Bo On wie, czego naprawdę potrzebujemy. Ja mówię kazanie, ale Duch Święty równolegle mówi swoje kazanie. I ty możesz mnie nie słyszeć, albo możesz zapomnieć, co ja mówiłem, ale to, co Duch Święty powie, to zostanie i wykona wielką pracę. Ja chcę z tym współdziałać. I dalej Piotr słyszał. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem. Ja tutaj czytałem z tłumaczenia Ligi Biblijnej. W Biblii Brytyjskiej jest napisane, że ty jesteś Piotr. Ty jesteś Petros. Ty jesteś kamień. Dosłownie, ty jesteś kamień. Dlatego to tłumaczenie bardziej do mnie dociera. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem. Piotr przyjął objawienia, został nazwany kamieniem. Duchowy Kościół Jezusa Chrystusa jest przyrównywany do budowli budowanych z żywych kamieni. A więc Piotr nie jest jedynym kamieniem, on nie jest sam. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, jest też ma prawo, aby nazywać się żywym kamieniem. Jesteśmy do Piotra podobni. Z tą różnicą, że Piotr usłyszał to jako pierwszy. A my słyszymy to później. Odbieramy to w odpowiednim momencie i czasie. Takimi kamieniami są apostołowie, prorocy i każdy z nas. Ta budowla Boża jest taka, że Pan Jezus założył fundament. On jest kamieniem węgielnym, on jest skałą, on jest podstawą Kościoła. I może takie trzy krótkie fragmenty wypisałem, żeby było szybciej. 1 Koryntian 3,11 jest napisane, co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Efezjan 2,20. Jest mowa o tym, że jesteśmy częścią duchowej budowli. I czytam. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spojona całość, rośnie na święty przybytek w Panu. Pan Jezus jest kamieniem węgielnym, jest tą ostoją, tą podstawą. A my się wspólnie budujemy i rośniemy w Panu. I trzeci fragment, który tak szczególnie do mnie dociera, to jest 1 Piotra 2,4. Ten Piotr, który pierwszy słyszał, że został kamieniem nazwanym i to szczególnym kamieniem, on pisze tak. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom.
Piękne porównanie. I to nawet to stwierdzenie, że to Piotr nie jest pierwszym kamieniem. Pierwszym żywym kamieniem jest Pan Jezus. On, który stał się tym kamieniem węgielnym. On, który stał się tą podstawą. A potem Piotr, potem prorocy jako poszczególne kamienie i potem my, jako żywe kamienie, budujemy się w duchowy dom. Jezus jest jednocześnie i budowniczym, i fundamentem. Kamieniem węgielnym, ostoją i skałą. Nie ma innego fundamentu. A my wraz z Piotrem jesteśmy żywymi kamieniami. Jesteśmy dodawani do tej budowli. Warstwa po warstwie. Z tą różnicą, że pierwszą warstwą są prorocy i apostołowie, bo tak Bóg postanowił, że Kościół Pan buduje w oparciu, że powołał apostołów, proroków, nauczycieli, powołał służby, aby w tym, abyśmy mogli budować się i rosnąć. Wyznanie Piotra to wspólna cecha charakterystyczna wszystkich żywych kamieni. On otrzymał Boże objawienie i on to ogłosił, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. I to, co charakteryzuje każdy żywy kamień, każdego z was, który zaufał Bogu, to jest to wyznanie, ogłoszenie, że Jezus Chrystus jest moim Panem, On, który jest Synem Żywego Boga. To jest to spoiwo. To jest, co mnie określa. To wyznanie, które Piotr wypowiedział, Pan Jezus podkreślił jego wartość i ważność i to staje się naszym udziałem. Wyznanie oparte na Bożym objawieniu i to łączy kamienie i skałę w jedną wspólną budowę i tworzymy zwarty mur, którego się nie da rozbić. I oto jako żywe kamienie możemy być albo w budowli przez Pana umieszczeni, chyba że chcemy być gdzieś pojedynczym kamieniem, gdzieś tam leżącym sobie. I mówimy, jestem żywym kamieniem, nie muszę innych, jestem sobie sam. Tylko że w duchowej walce, która jest wokół nas, diabeł takiego żywego kamienia nie zostawi w spokoju. On wcześniej czy pójdzie, podejdzie i kopnie ten kamień. I ten kamień się potoczy. Potoczy się po zboczu. I wzbudzi lawinę. I inne takie luźne kamyczki polecą razem z nim. I jako lawina dokonają tylko zniszczenia. Nie zbudują, ale zniszczą. Dlatego nie bądźmy takimi, w cudzysłowie, wolnymi elektronami, ale bądźmy żywymi kamieniami, mocno osadzonymi w Bożej budowli. Bo wtedy, gdy przychodzi duchowe uderzenie, to my jesteśmy częścią muru. Ta siła uderzenia rozprowadza się po całym murze i nic nam nie grozi. A Pan powiedział, że moce piekielne, moce śmierci nie przemogą Kościoła. Tego muru nie przemogą. Dlatego to jest naszym przywilejem, że możemy być budowani w tym Kościele jako zwarta część. I naszym przywilejem jest, że mamy społeczność, mamy Kościół, że mamy społeczność tą taką widzialną, w jakiej my jesteśmy, a w duchowym Kościele Jezusa Chrystusa jesteśmy osadzani, umieszczani we właściwym miejscu, abyśmy trwali jako żywe kamienie, które zbudowane są na Bożym objawieniu. Wiersz 18 jest: a na tej skale zbuduję mój Kościół, a potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Apostołowie oddali życie za Jezusa. Jedyny z apostołów, który tak naturalną śmiercią to zmarł, to był Jan. Ale nie było mu łatwo, bo był na wygnaniu, był torturowany. Według opisów historycznych jest powiedziane, że był w gorącym oleju zanurzany. Był męczony, żeby się Boga wyzbył, ale on wytrwał. Ilu zginęło, ilu życie swoje oddało. A to nie zatrzymało Kościoła. Bo jak jest powiedziane, że Pan powiedział, jestem Bogiem żywych, a nie umarłych. I chociaż niektórzy oddali swoje życie, to ziemskie życie, to dalej są żywymi, żywymi kamieniami w Bożym Królestwie. I dalej żyją
w Boże rzeczywistości. Bo nic nas nie odłączy od Bożej miłości, od miłości Chrystusowej, ni ucisk, ni prześladowanie, ni śmierć, ni moce piekielne. Nic nas nie oddzieli od Bożej miłości, która nas umacnia, która nas posila. Co dalej Piotr usłyszał? Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Niesamowite słowa. Ale czy to są słowa, które tylko Piotr usłyszał? Gdybyśmy uznali, że to tylko się tyczy Piotra, to powinniśmy przed nim chylić czoła i go wynosić na piedestał. Ale Biblia pokazuje, że Piotr był jednym, pierwszym, kto to usłyszał, ale nie był jedynym. To prawo, żeby usłyszeć takie słowa, ma każdy, kto stał się żywym kamieniem, który doświadczył w swoim życiu Bożego objawienia, Bożego dotknięcia. Piotr usłyszał jako pierwszy, ale pozostali uczniowie usłyszeli to samo. Dwa rozdziały dalej, 18 rozdział Mateusza, 18 wiersz. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest powiedziane do uczniów. Nie tylko apostołów, do uczniów w zborze, w społeczności. Bo tam w kontekście był problem z ludźmi, którzy mieli napomnieć pewnego brata, który się nie chciał dać, żeby przyjąć napomnienia i trzeba było najpierw w pojedynkę, potem w dwójkę, a potem go w kościele upominać. I w tym kontekście są te słowa wypowiedziane, aby każdy w kościele wiedział, że jest przez Boga wyposażony, aby zyskiwał możliwość duchowego zwycięstwa, aby uzyskiwał wyposażenie w duchowej walce. I o jakim tu wyposażeniu możemy mówić? Uwolnienie od demonów. Gdy demony się manifestują, możemy w imieniu Jezusa zabronić im tej manifestacji. Powiedzieć, że związuje twoje głos, nie wolno ci się odzywać. Ten demon musi umilknąć. I możemy powiedzieć, a teraz wyjdź w imieniu Jezusa. I następuje rozwiązanie, człowiek jest wolny. To jest wyposażenie, które jest dla każdego człowieka, który stał się żywym kamieniem. Co możemy jeszcze rozwiązać? Uwolnienie od grzechów swoich i innych osób. Gdy wyznajemy swoje grzechy, jesteśmy uwalniani. Pęta grzechu są nad nami rozwiązywane. A gdy doprowadzamy innych do upamiętania, gdy pomagamy innym, aby przebaczyli, dostępują rozwiązania. To, co ich trzyma, co sprawia, że nie mogą przyjmować Bożego błogosławieństwa, to zostaje przecięte, to zostaje urwane. To jest wyposażenie. Co jeszcze? Uwolnienie od duchowej śmierci do życia w Bogu. Czyli ewangelizacja z modlitwą zwycięstwa. To też z tego wynika. Rozwiązujemy pęta człowieka poprzez to, że głosimy mu Boże Słowo i w modlitwie Bóg sprawia przełom, że On temu człowiekowi, który nas słucha, daje objawienie. I nagle mu się oczy otwierają. Tak, jest Bóg, żywy Bóg, mogę mu zaufać. I jest ten moment zwrotny. To jest właśnie rozwiązywanie. Uwolnienie od chorób. Odcinanie nas od skutków chorób. Przychodzi Boże uzdrowienie. To jest dla każdego z nas. Ale to jest przywilej tych, którzy trwają jako żywe kamienie w Bogu. I nie ograniczają się, że kiedyś tam Boga odebrałem, miałem objawienie. Ale na co dzień są gotowi, aby to objawienie przyjmować. Jeszcze kilka takich krótkich porównań. Jaka jest różnica między żywym kamieniem a faryzeuszami? Jest to Mateusza 23:13, jest napisane coś takiego. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. My jako żywe kamienie możemy ludziom otwierać drogę, aby wchodzili do Bożego Królestwa. A tamci poprzez swój upór,
poprzez swoją religijność, swoje zacięcie, zamykali drzwi do Królestwa Niebios. Możemy powiedzieć, że mieli klucze tylko do zamykania, ale nie mieli klucze do otwierania. To jedyne podobieństwo. Tak sobie przypominam takie porównanie, jak Mojżesz miał wyprowadzić lud z Izraela, jak sprawił, że rzucił laskę i laska zamieniła się w węża, to czarownicy Faraona zrobili to samo. Też rzucili swoje laski, zamieniły się w węża. Ale Bóg sprawił, że Mojżesz mógł wziąć tego węża za ogon i on z powrotem stawał się laską. A tamci tego nie potrafili. Oni musieli przed tymi wężami uciekać. Swoimi czarami ludzie mogą pewne rzeczy podrobić, ale nie uzyskają pełni tego, co mamy w Bogu. I w Bogu każdy jakąś fałszywkę, każdą podróbkę możemy zdemaskować, bo Duch Święty jest nam dany, abyśmy umieli to zobaczyć i rozpoznać. A uwolnienie od grzechów. W Jana 20:23 jest napisane: grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Mamy wielką odpowiedzialność. Możemy rozwiązywać lub związywać, ale ważne jest, abyśmy to mądrze robili Bogu na chwałę. Bo Bożą wolą jest, abyśmy uwalniali ludzi od grzechu. Aby to było naszą taką duchową służbą. Abyśmy byli zwycięzcami w nim. I ostatni fragment. Tam była mowa o tym, że Piotr jakieś tam klucze ma. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. A tu w objawieniu Jana 1:17-18 czytamy. Tam kieruje Pan Jezus słowa do Jana. Nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Pan ma te właściwe klucze. I chociaż dał każdemu z nas możliwość otwierania i zamykania, ale do otwarcia krainy śmierci, świata zmarłych, to Pan ma klucze. I ci, którzy zasnęli w Panu, mogą być spokojni, bo Pan ich pociągnie do siebie, ta wolność. Bo On ma władzę, bo On ma siłę. I nie musimy się niczego obawiać. Potrzebujemy Bożego objawienia. Potrzebujemy Bożego dotknięcia, abyśmy mogli przeżywać nowe rzeczy. Nowe, świeże rzeczy. Pan dał Ducha Świętego dla Kościoła, abyśmy mogli Go doświadczać. Abyśmy byli napełniani duchowymi darami. Abyśmy w tych darach chodzili. Abyśmy mogli w tym obfitować. W Ewangelii Jana, tam czytaliśmy z 20 rozdziału, fragment o tym rozwiązywaniu grzechów, a tam wcześniej Jan usłyszał coś takiego, znaczy uczniowie, a to Jan zapisał, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Pan Jezus chce nam dawać Ducha Świętego, aby nas napełniał. On sprawił, że dzięki Duchowi Świętemu mogliśmy się nawrócić. Pan Jezus sprawia, że w Duchu Świętym możemy być napełnieni. Możemy mieć dary. Ale Duch Święty też sprawia, że te dary powinny nas przepełniać. Nie tylko, że mamy w sobie, a dalej żyjemy po swojemu. Ale że te dary nas wykonują pracę. Jesteśmy nimi przepełnieni. I tego potrzebujemy, takiego Bożego objawienia. Nie tylko w słowie, które słyszymy, w sytuacjach, w których się znajdujemy i Bóg nas prowadzi, pokazuje, jak mamy żyć, ale w służbie dla Pana,
potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas wyposażał. I oto dzisiaj przed nabożeństwem razem z bratem prowadzącym, bratem Arturem, my żeśmy wspólnie uzgodnili. Będziemy się modlić o Boże dotknięcie Ducha Świętego, aby Duch Święty stępował na tych, którzy jeszcze tego nie dostąpili, którzy nie przeżyli z Duchem Świętym. A ty, który masz może dar języków, ale pragniesz innych darów, oto możemy wołać, aby Pan dawał, aby uwalniał w tobie nowe dary, aby wyposażał cię. Jest powiedziane w Bożym Słowie, gdzie dwóch zgodnie jakąś sprawę przed Panem, to Ojciec to spełni. Szczególnie w takiej sprawie, dobrej sprawie. A gdzie dwóch lub trzech zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród was. A więc mamy Pana Jezusa pośród nas. Pewnik. Pan Jezus chrzci Duchem Świętym. Jest blisko. On jest dzisiaj tu. Czy jesteś gotowy dzisiaj wstać, abyśmy się modlili o ciebie? Proszę, powstańmy. Powstańmy. I nie kieruję tej modlitwy tylko do osób, które nigdy nie przeżyły z Duchem Świętym, ale dla każdego z nas, który potrzebuje dzisiaj takiego duchowego ożywienia. Nie przeżyłeś chrztu Duchem Świętym, abyś przeżył. Pragniesz nowych darów, abyś ich dostąpił. Czujesz się taki przygniecony, jakbyś nie był żywym kamieniem, aby cię Duch Święty ożywił. Czy potrzebujesz takiej modlitwy? Podnieś swoją rękę. Halleluja. Halleluja. Kochani, wyjdźcie tutaj. Wyjdźcie tutaj na środek. A my będziemy was błogosławić. Jeśli nigdy nie przeżyłeś chrztu Duchem Świętym, to powiedz osobie, która do ciebie podejdzie. A my będziemy się modlić właśnie z takim ukierunkowaniem. Jeśli potrzebujesz nowych darów, powiedz to. Jeśli potrzebujesz ożywienia, powiedz to. A my będziemy was błogosławić. Niech to się dzieje. Bo Pan jest tym, który ożywia. I to jest czas dzisiaj. Amen. Halleluja. Ponieważ nas spora grupa wyszła, podchodźcie, aby się modlić. Aby nas było tutaj więcej jako usługujących. Niech cię Duch Święty prowadzi i napełniać się swoją mocą, abyś udzielał drugiemu. Wyjdźmy, aby nie było nikogo, kto to długo czeka, abyśmy mogli nawzajem wszyscy sobie usługiwać. Wyjdź teraz. Nie czekaj, nie to tylko musi być starszy zboru lub diakon. Masz takie pragnienie, wyjdź. Zachęcam cię, wyjdź i tu podejdź do braci i siostr. Zobaczyłam taki obraz, jakby został rozwiązany ogromny węzeł, który ściskał. I tak jak w dniu zesłania Ducha Świętego unosiły się ogniki. I ogromna moc Boża zadziałała teraz wśród nas. I wiele darów zostało uwolnionych. I Bóg prosi, żebyśmy obserwowali i zaczęli działać i nie ściskali tego w sobie, tylko wyszli na zewnątrz. Tak, teraz stoimy i odpowiadając na tą wizję, którą Ania tu miała, widzenie, kto chce, niechaj klęknie, kto chce, niechaj stoi, abyśmy zawołali do Pana. Panie, potrzebujemy, Panie, Twoich przełomów, Panie, w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że zerwałeś, Panie, węzeł, który nas wiązał, Panie. I że, Panie, powołujesz każdego z nas do tego, abyśmy, Panie, byli tymi żywymi kamieniami, Panie. Abyś poprzez nas, Panie, mógł objawiać, Panie, swoją wielkość, Panie.
pośród tego ludu, Panie. Panie, dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy Twoim Kościołem, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś naszym Bogiem i Zbawicielem. Panie, to, co nas dzisiaj, Panie, może gdzieś kiedyś oddalało, Panie, to zostało zerwane, Panie. Uwolniłeś, Panie, pokłady błogosławieństwa, Panie, nad Twoim ludem, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj, Panie, możemy tego doświadczać, Panie, i to nie jest tylko nasz dział, Panie, ale wszystkich, którzy wołają do Ciebie, Panie, do całego Kościoła, który jest porozrzucany po obliczu całej ziemi, Panie. A Panie, my jako ta cząstka, Panie, tutaj w Krakowie jesteśmy powołani do tego, aby czynić tą służbę, Panie, w tym mieście, Panie. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za to, co Ty przygotowałeś dla nas, Panie, dla swojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie.